Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 21 godzin temu rozpoczęliśmy nowy rok, rok pański 2019. Dzisiaj w czasie mszy świętej w pierwszym czytaniu można było usłyszeć takie słowa: Niech pan ci błogosławi i strzeże. Niech pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Drodzy młodzi diecezji płockiej, chciałbym Wam życzyć Bożego błogosławieństwa, bo błogosławić to życzyć komuś dobrze. Ja również życzę Wam dobrze w tym nowym roku. Życzę też tego, byście dzieląc się dobrem, Sami tego dobra od innych ludzi doświadczani. Chciałbym Wam również życzyć pokoju i nadziei w sercu, opieki Matki Bożej, bo to jej dzisiaj święto. Życzę Wam spełnienia wszystkich planów i marzeń w tym roku, który rozpoczynamy. Szczęść Boże w nowym roku. Moi drodzy, chciałbym przejść od życzeń do zaproszenia Was na bardzo ważne wydarzenie, które będzie w styczniu w naszej diecezji. W dniach 22-27 stycznia w Panamie odbędą się Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Te Światowe Dni Młodzieży mają hasło Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 39 osób młodych z naszej diecezji będzie reprezentowało Płock w Panamie. Ale jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Dlatego w naszej diecezji organizujemy Dni Młodych, by duchowo połączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą w Panamie. Takie dni, taki dzień w zasadzie, bo to jeden dzień, odbędzie się 26 stycznia w sobotę, w godzinach od 15 do 20, w pięknej miejscowości niedaleko Płocka, w Łącku. Jest to miejscowość gminna położona pomiędzy Płockiem a Gostyninem. Łąck ma bardzo dużą, piękną halę sportową, która na pewno pomieści młodzież z naszej diecezji. Bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na to spotkanie w sobotę 26 stycznia. Zapraszam młodzież całej naszej diecezji. Program, który przygotowaliśmy i jeszcze trwają przygotowania nad nim jest bardzo bogatym. W programie będzie nauczanie, katecheza ojców Dominikanów z Łodzi. Będzie czas na modlitwę, na uwielbienie Pana Boga, na sakrament spowiedzi. Naszemu wydarzeniu będzie towarzyszył zespół też z Łodzi, zespół mocni w duchu. Weźmiemy również udział w mszy świętej, którą odprawi dla nas ksiądz biskup. Piotr Libera. W czasie tego spotkania na pewno nie zabraknie czasu dla bliźniego, czasu na dobrę, dobrą rozmowę, na budowanie, budowanie relacji między sobą. Chcemy również transmitować fragment, przy świętej, która, którą będzie odprawiał Ojciec Święty w Panamie, by też poczuć klimat tego spotkania Światowych Dni Młodzieży. Jako duszpasterz młodzieży bardzo serdecznie zapraszam młodzież. Ale też zapraszam księży, opiekunów na to spotkanie. Zapraszam wszystkich dekanalnych duszpasterzy młodzieży, księży moderatorów odpowiedzialnych za ruchy, wspólnoty, które są w naszej diecezji. Niech to będzie nasze wspólne świętowanie, radosny czas, który będziemy przeżywać w duchu, w duchu wiary. Zatem do zobaczenia 26 stycznia w łącku. Szczęść Boże.